Siemanko, tu Bobby Kufel i jak widzicie to jest The Binding of Isaac Afterbirth, czyli dużo lepszy od poprzedniego, czyli będę grał dużo lepiej, taką mam nadzieję. I zrobimy sobie pierwszy round w The Binding of Isaac Afterbirth. Oczywiście zrestowałem tamten, bo tak, ale tu nie wiem dlaczego mam odblokowane te niektóre rzeczy. You Lemons. No, nie wiem dlaczego. Oczywiście wchodzimy Izakiem, bo nikim innym nie możemy. Weźmiemy randoma. Co to będzie? Izak! No jakby... Niesamowite. Dobra, sprawdzimy pierwszy item. Nie wiem co to robi, ale... A, holy shit, że za każdym razem możemy jeden damage przyjąć chyba. To było fajne. No bo to się resetuje po roomie jednym. Akurat dla mnie to są bardzo dobre itemy, takie, które mogę raz dostać w łeb. O, na przykład tak jak teraz, bo jestem ciota i sobie nie radzę. Tak, raz na pokój. Z takich bombowych czasem nie mogą wypaść bomby. Co to jest? Co czasem nie robi takiego... Blub, blub. O, no fajny. Dobra, mamy jakiś secret room. O, i od razu mi dużo lepiej w Afterbirth gdzie idzie, widzicie? Skrzynka, nie mamy klucza. Żeby ją otworzyć. Damage by się przydał jakiś, na pewno. Jak muchy nie schodzą na strzała, to znaczy, że masz za mało damage. Taka podstawa. No ja się znam na tej grze, dlatego. Spędziłem w niej już chyba z godzinę. Na tych 14 ranach. Dobra, to wiona bossa. Duke of Flies, no dobra. Nie brzmi to jakoś źle. Mamy tego naszego shielda, którego miejmy nadzieję zużyjemy jak najrzadziej. Dostaję tam co jakiś czas jakiegoś shota, tylko flies, więc jest spoko. Agresywne muchy są wkurzające. Dobra, pad. Nawet nie straciliśmy HP-ka. Zaraz sprawdzimy co to jest, bo Platinum God. Zapomniałem włączyć Afterbirth Items. I teraz kurwa mamy jakiś papier dostaliśmy. Zmieńmy na kolor. Co to jest za papier? To jest papier... Jak to wygląda jeszcze raz? Tak to wygląda, z czerwonym akcencikiem to jest, tak? Szukam tego. O, jest, dobra. Jeden Black Heart i 3 bomby. When deployed, Black Heart deal 40 damage to entire room in Nokromicon style effect. Dobra, to jest fajny item. Evil Up. Czy my to wszystko już zrobiliśmy tutaj? Tak, bo nie mamy klucza, więc... Hanuken! Mogliśmy poszukać jakiegoś tego sekretu jeszcze jednego. No ale co zrobić, dobra. Okej. Tu się coś palą nam ściany. One chyba strzelają, z tego co pamiętam. Te... Auć. Dobrze, mam tego shielda. Kurde, jest treasure room, a my nie mamy klucza. I to jest smuteczek trochę. Te palące się to pewnie one więcej zadają damage, albo mają więcej hapsa. Pierdzieluj sobie. Dobra. Serduszko znowu. Tu już byliśmy. Dobra.
Te uniki. O, zajebiście. Idziemy do treasure roomu. Po item. Jeszcze może to ognisko zniszczymy. Jakieś kamienie z X-ami, bo tu dużo kamieni w sumie. Może jakiś z X-em się zrespił. I co to jest? Jakiś golden przycisk. Kurczę, już się boję. To może być coś ciekawego, albo coś gównianego. To jest żółte. Przycisk. Żółte? Będzie? Bardziej? To może być jakiś trinket? Nie, to będzie w itemach. Albo jestem ślepa, albo kurwa naprawdę tego nie widzę. Afterbuild items, to może być gdzieś tu, może. O, jest. Teleport! Aha, no to spoko. Weźmy TP. Dobra, mamy shielda, także spoko. O, jest kamień z X-em. Dobra, mamy shield. Ale mamy złoty kluczyk, więc możemy wejść do sklepu i coś kupić. Mogę donatować maszynę na tego keepera. Czy chcemy zdonatować maszynę? A jednego damy. Kupimy sobie kluczyk na następny poziom. Okej. No idziemy na boss. Oh shit. To chyba tak trzeba zrobić. Lazarus unlocked. To pewnie za te soul herty. Flatworm. Czekaj, porównamy sobie Flatworma z Radbornem. Ze stickiem. To jest. Change to find the bones. Aha, żeby usunąć raka. Nie raka, tylko tego kleszcza. A to jest jakiś flat coś tam. Wiem, że jest mało dynamiczna ta gra. To jest to? Lazy Worm. Shot speed down, ale range up i tier high. Nie wiem, co. Dobra, ale weźmiemy to. Co robi ten przycisk? To mnie ciekawi. Co robią takie przyciski na środku? Sprawdźmy. A, nic nie zrobił. Trzeba było go wcisnąć po prostu. Dobra. Maestro, monstro, mistro. Rozwalmy ci tych ludków. Mi freski się nie możesz, to wiem. Z tego chyba. Dobra. Chłopek nie stracił ani jednego HP-ka. Czajcie? Chuj, że ma shielda. Dla mnie to jest jeden z lepszych itemów. Szykuje się dobry run na moje. Zobaczymy, co za item dostaniemy. Pewnie jakiś HP. Monstro Tuf. Odblokowany. Benzment Boy. Odblokowany. No i mamy... Czekaj, co to jest za... item? Jakiś taki dziwny. Szary. Nie wiem, gdzie go szukać. W rebirthowych? Chyba nie. Chyba w zwykłych. On jest taki szary, z taką... taki puzzle, może po kształcie go znajdę. Najgorsze jest szukanie tych itemów, kurczę. Trzeba stopować grę, żeby było szybciej. To jest jakieś zdjęcie, The Polaroid, The Negative, to nie. To jest jakaś
część zdjęcia. Kurde, no. I weź tu szukaj wiatru w polu. Ja wiem, że wy wiecie, co to jest. To mi powiedzcie. Albo chociaż pomóżcie mi to znaleźć. No moje to jest szare. No zamieniłem sobie kolorami, ale... Ale tego jest naprawdę dużo tych itemów. O, jest, jako ostatnie. Torn Photo, Tears Up i Shot Speed Up. Okej. To na pewno weźmiemy. Idziemy do pana ministra. To z tego co pamiętam, to jest kolar, czyli naszyjnik. To respawn with one heart. Kiedy padnę. Tu. Aha, nie, nie, no to jest do Gapiego, to na 100% bierzemy. I możemy mieć jedno życie. Ja nie wiem, czy użyć teraz teleportu czasem. Nie, na początku kolejnego tego roomu użyję. Samson unlocked. No ładnie. Dużo rzeczy unlockujemy. Oh shit. Co robią czarne? Pewnie wybuchają. Jak to czarni. Albo kradną. Oh shit. Dobra, straciłem shielda. Teraz to już nie przelewki. Mówiłem, że wybuchają. Shit. Nie jest takie proste, jakby się wydawać mogło. To są tylko raszujące robaki. Ostatni, okej. Okay. Jesteśmy kluczyk. Czy tu możemy iść? Tak. Ale mamy ciemność, czyli nie widzimy, nie mamy mapki w ogóle. A tu trzeba czekać, aż się otworzą. Dobra, jeden pad. Drugi też pad, okej. Okay. Nie no, Bobek, co to za ran jest w ogóle? Spoko. Muzyczka się zmieniła. O Jezu, ale bez sensu. Bez sensu straciłem tego shielda. Oni będą tak sobie latali, nie? Dobra. Oni jeszcze spuszczają robaki sobie. Spuszczają się robakami. Dobra, zaraz użyjemy teleportu, ale nadal nie wiemy, kurde, gdzie jesteśmy. To jest najgorsze. Więc idziemy trochę na pałę. Na zdrówko. No. Gdzie jesteśmy teraz? No, na tych kościach, one są ciężkie. Po kawie to ja mam dobry movement w ogóle, tak widzę. Kawa mi pomaga ogarniać. Także jak chcecie mieć dobry movement, to polecam pić kawę. Oh shit. Czym on sra? Tymi złotymi uchami. To jest jakaś kolejna rzecz, to już widziałem, to wiem gdzie to jest. Shot speed up. Your tears now whip across the room at a very high shot speed. Sprawdźmy. Chyba to lepszy. Grubasek taki, dobra. Sprawdźmy, czy tu nie ma czasem... No, dobra, to nie chcemy. Pan Kubka.
Rusher. Dobra, co tu jest? Tu jest, tu nie jest treasure room, ale to może być sklep, na który i tak nie mamy hajsu. Dobra. Idziemy dalej. Pewnie ominąłem jakiś... No kurwa. Nie lubię, bo on randomowo strzela. Sracz, dobra. Nożyczki. Nie wiem, co dają. Oh shit, 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 shit. Dobra. My się tepniemy. O, treasure room, pięknie. No tak, żeby kurwa nie paść, nie? Głupio HP-ka nie stracić. What? No i głupio straciłem, ale nie HP-ek, tylko na szczęście mojego shielda. Kurwa mać. Wheel of Fortune, chuj. Trochę za blisko postawiłem. Dobra, mamy pomocnika. Tak, o, jakąś serduszkę jeszcze. From drops after cleaning room and from chests. Nie, nie, to chujowy item. Ale Harlequin Baby jest dobre. Bo pamiętam, że ona wali podwójnie. Dobra, tu już byliśmy. Pamiętam, że chyba w górę szliśmy. Tak, więc baterykę znalazłem. I możemy się tepnąć znowu. Nie wiem, co to za room, ale jest śmieszny. Marutki. Chcemy walczyć. Tak, to jest dość fajne, co mi się wydaje. Zwłaszcza z naszym shieldem, którego miejmy nadzieję nawet nie stracimy. Ale najważniejsze nie tracić głowy ani serduszek. Dobra, Larry, Junia. On chyba to jest taki raszujący Larry. O, dobrze pamiętałem. Dobra. No to wszystko, dobrze, zajebiście poszło. To jest jakaś karta. A tu mamy pieniążki. Two of Diamonds, 7-14. 14 pieniążków. Mógłbym iść do sklepu, ale nawet nie wiem, gdzie mam iść, żeby znaleźć tego. Boba. Bossa. Kurde. To będzie bezsensowne przedłużanie. O, last jeszcze, super. Złap to. Ładnie. Masz jeszcze jedną. Na koniec. Solidny pierdol. I found. Wow, you find pills. Dobra, nic ciekawego niestety nie dropnął. Wiem, że grzyby coś mogą zrespić. To był treasure. To nie. Tu coś się chyba szło. Dobra. Tam jest sklep. Niestety nie mamy hajsu na sklep. No, tu jest boss. Dobra, to lecimy na bossa. Stein, nie wiem, co on robi. Chyba jest brzydki. Zobaczymy, jak on uderza. Czy on tylko jest mele? Jak jest tylko mele, to spoko. Aha. No, wpadłem na jego shota. Nie jestem dobry w omijaniu shotsów. Dobra, to mi jakoś wyszło. Oh shit. Oh shit. Dobra, jakoś idzie. Shit. Shit.
Auć. Dobra, ostatnie. Ostatnie shotsy. No, Devil Room. Lock up. Kurde, powinienem przeczytać pierw, zanim wezmę tego klucza. Bo nie wiadomo, co to było. No ale dobra, w dupie z tym. Okej. Chodźmy do Devil Roomu. A, teraz będą mamusi, tak? Leciały z góry. Z tego, co pamiętam. O, właśnie. Ron się. Już po? Koniec? Chyba tak. Czy chcemy kota z 9 życiami? Oczywiście, że chyba nie. Chyba nie, bo na pewno Dead Cata nie bierzemy, nie? To jest bardzo chory pomysł. I wychodzimy. Okej, okay, idziemy dalej. Wiem, że trwa strasznie długo ten run, ale... To mamy arcade, a tam mamy... Dobra... Co użyjmy w ogóle? O... Chcemy. Też chcemy. 10. Możemy mieć 20. 20 coinów możemy mieć. Dobra, co to robi, te przyciski? Ja muszę to nacisnąć, tak? One chyba raszują, z tego co pamiętam. Fuck, wszedłem w niego. Prawie też znowu wszedłem w niego. Monetka. Dobra. Tak bym tam się nie dostał, więc nie wiem, po co je gaszę. Dobra, idźmy wyżej. Oh shit! Dobrze, że shield zadziałał. Oh shield! Oh shield! To jest moneta. No sprawdźmy, czy tu czasem nie ma. Nie. Jest jakiś celownik czerwony, to będzie łatwo znaleźć na shicie. Shit, jest. Czerwony celownik, to chyba jest w tych afterbuildowych, tak. Market. Isaac will now fire tears automatically directed at red target on the ground, which is controlled by the player. Tears up plus, tear high plus, range up plus. Nie wiem, chyba nie chcemy czegoś takiego, bo... Będziemy chodzić i celować. Nie, ja jestem za słaby na to, myślę. Ja jestem na to za słaby. To takie celowanie dobre. O Jezu, już straciłem shielda. Prawie straciłem drugi raz shielda. Nie można drugi raz stracić shielda, można tylko umrzeć, kurwa mać. Czemu uciekasz w prawo, bo nie chcesz zostać z takie... No, teraz nie uciekłeś. Zachowałeś zimną krew. Tasie. No kurwa. Już mi jeszcze więcej ich respi. Ciężko było. Jest secret. Złota kupa. Hajsy. Dobrze. Pieniążki. Wiem, że tych jak się rozwala, to coś tam lepszego jest. Kurwa. Mogłem zamiast złapać 3, złapałem 2 i jeszcze do tego same pająki, także spoko. Lecimy dalej. Kurwa mać. Bardzo trudni przeciwnicy, kurcz. Te robaki same w sobie są łatwe, ale jak się przeszpili do muru, to nie wiesz, czy tym ostatnim shotem go zabijesz, czy nie.
To też jest coś ciekawego. Shot speed down, range up, tier high. No dobra. Mamy bossa. Tu jest sklepik chyba. Więc na pewno wejdziemy do sklepu. Mapę. Dobra, pierdolnijmy sobie tu w diamonds. Zdonatujmy trochę. Cleo Donatan. Okej, blue map, super. Nie zacięło się, spoko. Trochę tam podładowaliśmy. Jest kluczyk. Idziemy na bossa. Nie, jeszcze tam jest jeden room, to więc go sobie znajdźmy i wejdźmy tam. No, zostawiliśmy item, ale no to niestety musieliśmy go zostawić, bo on był zbyt agresywny dla nas. Oh shit, Envy na takim małym zadupiu. Dobra, mógł się trochę popalić w sumie. Mogłem nie rozwalać tych ognisk. Ogniskowych. Dobra, ładnie poszło. Bojowo, ale ładnie. Zgrabnie, ładnie i poważnie. Dobra. Nic nie dropnęło. Z samych serduszek dużo dropi. Szkłada. A jeszcze tu sprawdźmy, czy jest secret. Tu jakoś się da sprawdzić, tu chyba. O. Bo jest takie ładne miejsce, okrąglutkie. Nie. Dobrze. Idźmy na bossa, zobaczmy tym razem, co za boss. O, szybko nawala. Jest ten też co respi. Shit! O, dobra, shit poszedł. Au, kurwa. Padasz, szmato. Dobra. Lil Chubby. Okej, okay. Dużo rzeczy odblokowujemy. Ale tym razem jest jakiś dobry run, więc dlatego nam dobrze idzie. Wziąłem grzybka niebieskiego, ale nie wiem po co, bo mogłem poczekać z nim. Blue Cup. 1 HP up. Tears up. Zwiększony. Minus shot speed down. Okej. Okay. Spoko. Idziemy do Devil Roomu. No i w Devil Roomie mamy Beama. To wiem, że każdy z was by brał. To jest dobry item. A to co to jest? Dark Matter. Tears now have changed to apply the fear effect to enemies, which causes them to run away from Isaac. One damage up. Reduce tear size. The change to fear enemies is affected by luck stat. Damage 1 up jest fajny, ale chyba weźmiemy z Beama. Brimstone'a. Chyba weźmiemy Brimstone'a. Nauczymy się z niego strzelać. Weźmiemy na pewno Brimstone'a. Tak. Pokażemy, kto tu jest kozak. Zajebiście. No i co? Lecimy. Trzeba pamiętać ładować go przed każdym... przed każdym wejściem gdziekolwiek.
jest jakaś skrzynka. Dobra. Teraz tak. Teleport. Jednak to był dobry pomysł. Jest gdzieś jeszcze jakiś? Tak, tu jest. Tu są. Kurwa. Dobra, jest karta jakaś. 2 Hz. No to mało nam się przyda. Co tu jest? Tu jest arenka. Arenka ze skrzynką. Nie. Shit. No, lewą rękę odlokowaliśmy. Co ona robi? Pamiętam już Isaaca, ale co ona robiła to... The left hand replies chest spawn with red chest. Nie, no to w sumie możemy to wziąć, myślę. Bo nam już niepotrzebne są te tears coś tam. Shit. Na szczęście mamy tego shielda. To shield nam po prostu grę robi. Tepniemy się. Mam shielda, więc w sumie mogę wchodzić w te. Z tego co ogarniam. Oh shit. Zapomniałem. Już wcześniej mogłem w nie wchodzić, ale... Zapomniałem. Oh shit, shit, shit. Czemu one się jakoś tak dziwnie rozpiły? What the fuck w ogóle? Są jakieś kamienie z X-ami? Muszę się przybliżyć do ekranu, bo ten ekranik taki malutki. A sprawdźmy, czy nie ma tego. Nie. Dobra. No z tym itemem można coś działać. No jeszcze jak się trafia. I się nie przerywa. Coś jest za słabe, ten potworek. Pępowina. To jest pępowina? Umbrical cord, chyba taki. Few damage. Hertz, Little Steve, follow you. Nie, to już wolimy tą lewą rękę chyba z tymi red chestami. Oh shit. Trudne. Kluczyki ty chcesz. Niewiele ci mogę dać, niewiele ci mogę dać, posanę. Okej, okay. Idźmy jeszcze w tamten róg, zobaczmy co tam jest. Sprawdźmy chyba tutaj. Nie. Idźmy tam zobaczyć, może coś jeszcze znajdziemy, na przykład treasure room. No tu są jeszcze treasure roomy przecież. Shit. Dobra, jest czerwona skrzynia. O, zajebiście. W ogóle wygląda na wygrany run. Nie, to jest Cursed A. Znowu to gówno. Nawet tego nie podnosimy. Nie, 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 wypierdalaj. Nie. Chcemy pieniążki, nie chcemy pieniążki. Chcemy iść do sklepu, tak, chcemy iść do sklepu. Jest jakiś słoik. To jest przezroczyste, więc to będzie w jakich kolorze, kurwa. W jakich itemach, ja pierdziu. Przezroczyste to pewnie w białych będzie na moje. Jakiś taki słoik, a może w szarych? Różnokolorowych. Kurwa, jak to wygląda, jak taki...
Isaac Tears to nie jest to. Jakiś taki biały słoik. Szary słoiczek, kurczę. Chyba, że to jest jakiś trinket. Wygląda jak Jar of Flies. Every time you kill an enemy fly will be added to jar, allowing you to stack up 20. To może być to? To chyba jest ten stack. Using the jar of flies will release. Nie chcemy tego. No nie zacięło się, szkoda, bo chciałbym, żeby się zacięło. No to wejdźmy tu. Bo teraz już jest mama, tak? Tak, z tego co wiem, to jest mama. Postawmy bombę. I dajmy jeszcze parę tych. Tutaj, może się zatnie, bo to wiem, że to też coś odblokowuje. O, zacięło się. Jednak nic nie odblokowało. Dobra, jeszcze tylko mamy po prawej tutaj coś. Jest kamień z X-em? Jest kamień z X-em, tam. Więc dojdźmy do niego. Jest skrzyneczka, a w skrzyneczce pilsy. Lockdown, kurwa. Lemon party. Dobra. To tak myślę, że mamuśka. A nie, to nie tu. Musimy na bossa iść tam, co pójdzie. Jezu, ja już myślałem, że... Ale długi run, ja pierdolę. Przepraszam was za to. 37 minut już. Ale ważne, żeby Bobek przeszedł, nie? Nieważne jak, ważne, żeby przeszedł. Więc Bobek przychodzi. Jak najlepiej umie. I tak mam szlida, więc mógłbym w to wejść. Żydek. A masz klucze. Może mi po dwóch coś dasz. Nie? To jest dalej. Monstro 2. Oh shit. Mama Biba. Auć. A, jeszcze sam wlazłem w to, ja pierdolę. A już myślałem, że matka jest. Dlatego wszystko oddałem już. Shit. Szkoda, że już wszystko oddałem, bo będzie tupa trochę u nas. Tutaj, ja już myślałem, że to matka jest. Emperor, czy idziemy do bossa od razu. Na pewno lepsza niż tamta, ale pierwszy tak musimy treasure room znaleźć, ale bez klucza? Wszystkie klucze oddaliśmy Żydowi. O kurwa. Dobra, sprawdźmy to. Wszystkie wyłączone są. Okej. Okay. Ty chuju, Żydek z pieniędzmi, a ja wszystko oddałem. To jest arena, nie chcemy areny. Z jakąś nędzną skrzynką.
Te są klucze, także z kluczami już sobie coś zrobimy. Shit. Wyłączone są. Tak. Co to kurwa jest? No to było połączone. Dobra, nie weź w kupę, nie weź w kupę. Oh shit. Shit. Myślałem, to nie był dobry pomysł. Dobra. Okej. Okay. Idziemy dalej. Jakieś explosive diarrhea. Shit. Tears down. Dobra, idziemy dalej. Shit. Tu jestem bezpieczny. Pemperor. To jest jakaś runa, z tego co pamiętam. Zaraz sprawdzimy jaka. Ona wyglądała tak. Czy to jest Gemini? A filmar that I Isaac will seek out and damage and close up by free contact damage. One of the 12 Zodiac items available in the game. Dobra, Zodiac mała. Dobra, i tyle. Gemini niech będzie. On mnie nie blokuje w żaden sposób. Nie. Dobra, czy my chcemy jeszcze iść dalej? Chcemy iść dalej, jeszcze coś odkryjemy. Zobaczymy, co nam... Mamy tego shielda, więc w razie co, jak po prostu będziemy mieć shielda... O, super. Po prostu użyjemy... No, jakieś te... A, to trzeba... Coś down. Range up, nie chcemy tego. A przydałby się jakiś explosive, typu jakaś bomba chociaż. No byśmy chcieli wejść do sklepu. Nie wiem, czy chcemy wejść. Tu jest boss. Dobra, został nam jeszcze... Okej, jest pompka. Jeszcze raz będziemy mogli się tepnąć. Czyli sprawdźmy po prostu coś z tej kamiennej skrzyni. Druga skrzynia. W tej skrzyni? Serduszko. Dobra. No i ostatni użyjmy. No i na mamu się przecież trafił czas. Oh shit. Z damage'u trochę jestem. Isaac was cornered. His mother, fueled
Grimstone to była najlepsza decyzja na świecie. Jest! To był run w 45 minut. Patrząc na ten poprzedni, co odpierdalałem, a w porównaniu do tego, co tutaj zrobiłem, to jest kwestia itemów, naprawdę. Sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. The Binding of Isaac Afterbirth. Bla bla bla, stuff, sraf. Okay. Unlocked the Womb. You unlocked challenge 20. You unlocked challenge 21. You unlocked challenge 22. I unlock challenge 25. I unlock challenge 28. I unlock challenge 29. I unlock challenge 30. I unlock the Harbingers. I unlock the Cup of Meat. O, tyle się zadziało. Tak jest. Proszę bardzo, jest pokonana na mamuśka. To jest ten nasz. I proszę bardzo, challenge ile mamy. I to wszystko trzeba będzie przejść. O, shit. Na razie to tyle. Widać, że Bobek się uczy grać Isaaca, a już niedługo do matki będę dochodził w 5 minut 7, a nie 45. Dziękuję, dobranoc. 45 minut gry. Ja pierdolę.